Witam, Bartosz Żurawiecki, Kino Mówi Kocham. Dzisiaj pokażemy państwu film rumuński Wtorek po świętach w reżyserii Radu Munteanu. A przed filmem porozmawiam o nim z naszymi gośćmi, panią Martą Pyrgie-Złukowską, psychoterapeutką oraz panem Januszem Wróblewskim, dziennikarzem Tygodnika Polityka. Dzień dobry. Wtorek po świętach to film o zdradzie małżeńskiej, a także jedyny tytuł w naszym cyklu pochodzący z naszej części Europy, z Europy Wschodniej. Czy ta miłość na wschodzie, miłość postkomunistyczna różni się od miłości na zachodzie, czy też po ponad 20 latach od transformacji ustrojowej te różnice jednak się zacierają? Miłość i wszystkie emocje, które są w człowieku, są uniwersalne, ponadczasowe i jakby tutaj się to nie zmienia od prawieków. Natomiast rozumiem, jakby w pana pytaniu jest zawarta jakby taka sugestia, że może warunki materialne, warunki ideologiczne, warunki polityczne, jakby coś nam tutaj umożliwiają, lub wręcz przeciwnie. Więc. Oczywiście na pewno zmienił się sposób opowiadania o tym u nas tutaj w naszym regionie świata. Wreszcie chyba prze, przełamaliśmy jakby tabu jakby takiego opowiadania wprost i bardzo intymnego, nie bania się pokazywania seksu w sposób otwarty, co było zawsze przez reżim komunistyczny tłumione, zakazywane czy wręcz tępione. Możemy mówić jakby, że Wreszcie jakby dołączyliśmy do grona yy, kultury świata, która no jakby poprzez zmianę języka i poprzez rozbijanie kolejnych barier opowieści formalnych, no jakby może coraz głębiej wnikać w tę tematykę. Ja bym się zatrzymał jeszcze na tym kontekście społecznym, bo bohaterowie tego filmu należą do ludzi dość zamożnych, mają niezłą pracę, prawda, w banku, w gabinecie dentystycznym, w sądzie, ale w filmie no, poza jedną sekwencją, właściwie przy tej pracy nie widzimy. I, i ciekawi, ciekawi mnie, czy, czy reżyser jakby celowo abstrahuje od takiego właśnie kontekstu zawodowego, kontekstu społecznego. Po to, by nam powiedzieć, pokazać, że jest to historia uniwersalna, która mogła się rozegrać pod każdą szerokością geograficzną, w każdych okolicznościach. No Czy też jednak ten kontekst społeczny ma wpływ na przebieg takiej zdrady małżeńskiej? Jak to na przykład wygląda u Pani, w Pani praktyce zawodowej? Yy, wprost odpowiadając, mogłabym powiedzieć tak, do mnie trafiają ci ludzie, tak, którzy, których stać. Na, na możliwość yy, zapłacenia za bycie u psychoterapeuty, ale... Yy... Też no, legitymują się pewnym określonym statusem. Czy rzeczywiście tak jest, że, że to oni y, są osobami, które doświadczają y, takich sytuacji w życiu? Myślę, że, że to by było ogromne spłycenie, chcąc powiedzieć, że, że inni ludzie nie, nie, nie przeżywają no, tego samego. Ale czy, czy to nie jest tak, że w sytuacji, kiedy no, jakby za, już nie trzeba gonić za dobrami materialnymi, prawda? Czy, za, czy, czy, czy ma się już na chleb? ten chleb jest w sklepach. Czy to nie jest tak, że wtedy po prostu ma się więcej czasu na to, żeby, nie wiem, myśleć o takich sprawach jest jak miłość, mat... zdrada, seks? To jest takie materialistyczne podejście bardzo do tematu i oczywiście tak. jeśli tylko, nie wiem, myślimy, że może na wsi zdrady się nie zdarzają, no bo ludzie ciężko pracują, a już, nie wiem, w, w świecie właśnie dobrobytu materialnego, no to są same zdrady, ponieważ mają za dużo czasu. To jest bardzo, spry... moim zdaniem, to jest takie dosyć spłycenie i sprymityzowanie tego tematu. Tematem tego filmu tak naprawdę nie jest sytuacja społeczna, choć ona gra Role. Oczywiście, że gra rolę i to warto zauważyć w tym filmie i tak jak Pan nazwał, warto to wiedzieć, w jakim kręgu się to, jakby, toczy cała sytuacja. Natomiast istota tego filmu... Sprowadza się do uczuć, do namiętności, do irracjonalnych odruchów y, y, emocjonalnych, które nas determinują i które powodują, że nie jesteśmy w stanie ułożyć sobie życia. Y, proszę zwrócić uwagę, że w tym filmie nie ma winnych. To znaczy, pomimo tego, że oczywiście on zdradza, ale my nie wiemy, z jakich powodów on zdradza. Znaczy, jego żona jest y, w tym filmie jakby troszkę na drugim tle. To znaczy, nie wiemy wiele o niej. Y, wiemy tylko, że jest wspaniałą matką, że jest troskliwą kobietą, że jest emocjonalną jakby i kochającą żoną. Natomiast Natomiast o nim możemy powiedzieć to samo tak naprawdę. Jest troskliwym człowiekiem, który robi zakupy świąteczne, martwi się o swoje dzieci, prowadzi je do dentysty itd., itd. Pytamy się, dlaczego to się stało i nie znajdujemy w tym filmie odpowiedzi. Co jest przyczyną zdrady? To jest pytanie do pani. To znaczy, co jest jakby w człowieku w ogóle takiego, że w pewnym momencie przestaje nam związek troskliwie i pieczołowicie budowany przez lata... Nie, 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 odpowiadać, znaczy, jaki dyskomfort mamy w sobie, który powoduje, że musimy się zwrócić w stronę drugiej osoby. Gdyby y, powodzenie związku zależało wyłącznie od uczuć pod tytułem jestem zakochany, nie jestem zakochany, to jak wiemy, uczucia są zmienne. Dziś czujemy, że jesteśmy zakochani, jutro nie czujemy tego. Natomiast trwałość związku to jednak coś znacznie większego to także odpowiedzialność, hmm ale także intymność, prawda? I nie wiem, na ile to był zamysł reżysera, ale ja po obejrzeniu filmu nie zobaczyłam e, intymności, e, bliskości pary małżeńskiej, tak. prawda? Tego nie ma. Mhm. Nie ma. Oni się troszczą o dziecko, o zakupy, tak. o codzienność, o aparat stomatologiczny, ale tak naprawdę, no, poza masażem stóp, który oglądamy. No nie, i poza taką sceną yy, yy, fryz nie fryzjerską, yy, tylko obcinania. obcinania tak. Jakby mamy sugestię, tak. że oni również są ze sobą bardzo blisko, tak. prawda? Jeśli on tak. chodzi, stoi nago przed żoną, tak, to tak. jest to scena, tak. która mówi wiele. To znaczy, tylko oni to są jest, blisko. To już jest taka bliskość właśnie niezauważalna, prawda? Tak. Bo on stoi nago, ona jest ubrana, ale, ale właściwie nie czujemy między nimi już żadnego napięcia erotycznego. To tak. jest taki tak. rodzaj właśnie rutyny yy, tak. dnia codziennego. Hmm. Da, sahaja, da. Ale czy państwu ta sytuacja wydaje się wiarygodna? No, czy, czy to jest tak, że y, facet, jednak dość średnio atrakcyjny, y, taki z, już z brzuszkiem, bez wie, wielkiego seksapilu, y, czy ten facet może się stać obiektem no, adoracji, jednak y, ze strony dwóch y, atrakcyjnych y, kobiet? Czy, te, czy ten film jest trochę taką projekcją? Męskich fantazji, takiego mężczyzny wkraczającego w kryzys wieku średniego. Ja w żadnym wypadku tego nie widzę. Znaczy, to, to nie jest. Dla mnie ta sytuacja przedstawiona w tym filmie jest w 100% wiarygodna, i ja ją odbieram jako absolutnie przeżytą przez być może reżysera, czy kogoś blisko tworzenia tego filmu, bo, bo to jest tak realne i to jest tak do, dotykalnie doświadczalne, co zostało w tym filmie pokazane, że tu nie ma mowy o żadnym przekłamaniu. To jest fenomen tego filmu, że. Chociaż oglądamy jakby zachowania ludzi, jesteśmy w środku głowy tego człowieka i właśnie wszystkie sceny, od, począwszy od pierwszej, pokazują później, pokazują później w jaki sposób on przeżywa świat. jak z jednego wszechświata emocjonalnego zanurza się w drugi, ale w tym drugim jest obcy I, i jakby tylko on o tym wie. To jest tajemnica tego filmu, który pokazuje człowieka, który może zniszczyć życie swojej żony, swojego dziecka, musi wziąć za to odpowiedzialność i on to w końcu robi. I teraz jest pytanie, jak wybrnąć? z tej sytuacji. Jak wybrnąć? I no to... właśnie, jak wybrnąć? Mm. Tu znowu jakby odwołuję się do pani I, praktyki. I znowu, nie, I znowu nie ma rozwiązania. Główny bohater zdecydował się na szczerość. Mm. Tak? Myślę, że tak jak zresztą przyznał swojej żonie, nie przewidział tego, że się zakocha. Mm. Tak? Że to mm. będzie tak trwałe i tak mocne. Wybrał szczerość. Ale myślę, że podyktowana uczciwością tak. wobec swojej żony, w stosunku do której ma wyraźne, mocne uczucia. Uczciwością wobec swojego dziecka, chociaż za tą uczciwością jest cały ogon, przecież krzywdy, mm. jaka, jaka się potem możemy Zyka. sobie mm. wyobrażać w ciele, a także no, uczciwością wobec tej młodej kobiety, narażając się na to, o czym Pan mówi. Tak? No, no cóż, no, ile ludzi, tyle wyborów, tak? Spór o to, czy mówić, czy nie mówić, trwa. Tak? Czy znaczy informować... jest z tego dobre wyjście, Pani zdaniem? W tej sytuacji, w której są bohaterowie, bo to jest niesamowite, tak naprawdę mi się wydaje, że w tym filmie bohaterką jest ta dziewczynka, ich córka. Pomimo tego, że oczywiście film opowiada mm. o, par... o, o trójkącie, to tak naprawdę w istocie tego filmu chodzi no. o nieszczęście tej małej dziewczynki, która musi się no dać, że jak... jej świat się rozpada. No Właśnie mm. jak, bo to dziecko, no, domyślamy się, no, że ona będzie pewną kartą przetargową między małżonkami. Mm. Jak to jest z tymi dziećmi? Czy, czy, czy może lepiej im nie mówić? Może jednak lepsze, są, lepsze jest wstrzymanie pewnych pozorów, iluzji małżeńskich? No, tutaj już ja jestem bardzo radykalna, i myślę, że niemówienie niesie ze sobą naprawdę ogromny ciężar. I czasami ta tajemnica, która w przekonaniu dorosłych jest skrzętnie skrywana, jest i tak przez dzieci, które są świetnymi psychologami, świetnymi mm. obserwatorami i odbiorcami uczuć, jak barometry. Mm. One doskonale czują, że coś się tam dzieje, tak? I, i natychmiast gdzieś to w jakiejś czkawce dziecięcej się pokazuje w jakichś objawach, w jakichś trudnościach. Także y, tu jest oczywiście cały odrębny duży temat. Komu mówić ile, w a którym czy może, momencie. A może pani powiedzieć, jak powinien się zachować y, bohater tego filmu? Y, powiedzieć jej, y, córce, jak to zrobić, żeby nie bolało? No nie, niemożliwe, żeby nie bolało. Dziecko będzie się musiało z tą nową sytuacją oswoić, i to jest proces, tak jak, jak to zwykle się dzieje. Tak? To, to, to tego się nie zrobi jednym, odchodzę, bo, bo tak się stało. Natomiast y, myślę sobie, że y, tutaj taka jasna i czytelna postawa matki, y, która mówi nie, stop, nie zgadzam się, y, jest y, też takim gwarantem, że dziecko. Będzie poinformowane czy też powinno być o tym poinformowane. Porozmawiamy w takim razie jeszcze chwilę o, o kinie rumuńskim, bo to jest y, takie kino spośród tych naszych kinematografii wschodnioeuropejskich, które cieszy się obecnie największą estymą. Na świecie. Wygrywa liczne międzynarodowe festiwale. Jest to kino no, dość odważne obyczajowo, prawda? Jak na takie standardy właśnie wschodniej Europy. To jest oczywiście przykład tylko wspaniałej dramaturgii, nowej dramaturgii, która została wymyślona i od początku do końca zrealizowana tylko w kinie. Rumuńskim. Oni e, przeprowadzili jakby w swoim kinie e, rewolucję z konieczności. To znaczy, tam przez pewien czas nie powstawały żadne filmy, nie było żadnego przemysłu filmowego, wszystko się zawaliło, więc oni zbudowali ten system kinematograficzny od początku, niemal od zera, e, rów, co również dotyczy spisania scenariuszy oraz realizacji filmów. Tutaj mamy do czynienia z takim przykładem e, e, typowej, w cudzysłowie, opowieści w, ki, w stylu kina rumuńskiego, gdzie jakby Katarzis oraz tragedia pojawia się w ostatniej scenie, a wszystkie, wszystkie sceny, które poprzedzają tą historię, stanowią jakby podprowadzenie do, do tego wybuchu emocjonalnego na samym, na samym końcu. Charakterystyczny jest styl tego filmu który jest zbliżony właśnie do opowiadania dokumentalnego, behawioralnego, z zewnątrz, gdzie niby się nic nie dzieje. Oglądamy same codzienne sytuacje, oglądamy same niby nic nieznaczące dialogi, a każde słowo, każdy przecinek, każde ujęcie kamery jest znaczące. Reżyser tego filmu, Mutenao, jest autorem wspaniałego filmu, który i właściwie jednego chyba z niewielu filmów, który opowiada o, o tym, przełomie, który nastąpił w roku 1989, kiedy reżim Czałszewskiego upadł, kiedy dokonała się ta rewolucja, krwawa rewolucja w naszym, w naszym systemie. To jest film Papier będzie niebieski. To jest wspaniała historia, którą on z kolei opowiedział w sposób zupełnie inny, odwrotny. W pierwszej scenie tamtego filmu oglądamy zabójstwo bohatera, gdzie żołnierze, nie wiedząc do kogo strzelają, zabijają go, a później oglądamy, jak do tego doszło. Czyli tutaj mamy odwrócenie, znaczy w filmie wtorek po świętach jest dokładnie odwrotnie. Czyli oni eksperymentują również ze stylem narracji, z dramaturgią, ale efekt jest ten sam. Znaczy dążenie do tego, aby z małych rzeczy, z małych sytuacji zbudować tragedię ludzką, która jest uniwersalna, która, opowiada, opowiada, która jest mocno zakorzeniona w rzeczywistości rumuńskiej. Nawet można powiedzieć, że to jest werystyczny opis tamtego świata, ale w nim się odbija cały kosmos, to znaczy wszystkie jakby nasze problemy są w, nim, w, tym, w, tym, w, tych, w tych filmach widoczne. I to jest specyfika kina rumuńskiego, które dlatego wygrywa, że jest po pierwsze szczere, autentyczne, umiejętnie opowiadane dramaturgicznie no i w sposób niezwykle poruszający myślę, że, że, że jest w stanie dotykać każdego tematu. Od polityki, po obyczajowość, no, przez przemiany mentalne, a również sięga do, do, do przeszłości, tak jak było w czterech miesiącach, trzech tygodniach i i, 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 dwa, i, I dwóch dniach. Dziękuję Państwu za rozmowę. A Państwa zapraszamy na film Wtorek Po świętych".